W tym filmie spróbowałem swoich sił na kompletnie nowym trybie, a mianowicie Skygen. Oglądajcie koniecznie odcinek do końca, 100 lajków, jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał. Także dzisiaj widzowie zaczniemy swoją przygodę, w sumie na Skygenie. Chciałem bardzo szybciej odkryć właśnie ten tryb. Zobaczcie, bo pierwszy w ogóle raz wszedłem na tego Skygena i tak zacząłem w sumie dzisiaj, w sumie od teraz, grać jak wiecie, na poważnie, bo wcześniej, no to mówię, no biłem tutaj tylko na chwilę założyć swój klan, no i wiecie, te zabójstwa, śmierć, tak żeby obczaić tak może jak to wszystko to działa, ale teraz już gram na poważnie. Ważnie. No i co? I co tu mogę dużo powiedzieć? No dzisiaj spróbujemy zdobyć w miarę mocnego seta na serwerze. Na pewno musimy zacząć od kupienia jakichkolwiek itemów, w sensie na pewno jakichś złotych, coś takiego. No możemy sobie jeszcze miecz kupić, dobra, tych mieczy kupiłem za dużo. Ale dobrze jest komenda kosz, dobrze jest po prostu komenda kosz, no i kupimy sobie szybko ten miecz, to jak najbardziej trzeba sobie kupić właśnie Dirta. No i to jest pierwszy początkowy miecz, a w ogóle, aha, dobra, możemy sobie w ogóle też kupić seta. No najłatwiej będzie zacząć tego właśnie seta, nie? W sensie, no set, wiadomo, będzie łatwy, tylko nie wiem dosłownie jak zdobyć utwardzoną glinę tutaj, wydaje mi się, trzeba gdzieś tam przejść, albo ja się może nie znam. Tam nie wiem jak zdobyć tą utwardzoną glinę. Może tutaj gdzieś trzeba to zdobyć. Chyba gdzieś może, nie no dobra, nie wiem, sklep, nie no dobra, może przetwarzacz plus i chyba tutaj. Dobra, ej tak serio, a dobra, tutaj utwardzacza, więc szybko to po prostu zamieniamy na tą właśnie lepszą glinę, żeby sobie kupić lepszego seta i w sumie miecz, bo żeby sobie już mieć lepszy z drewnianego miecza na właśnie tutaj. A musimy najpierw na ten, na potem na ten. Dobra, jest petarda widzowie, ma co, jest dobrze, musimy teraz to na to wymienić, no już mam po prostu lepszego tego seta. Ja szczerze to bym zanim może ten poszukał właśnie tutaj jakichś graczy do bitki. Tylko nie wiem czy kurde kogoś znajdziemy. Zwłaszcza, że jest też godzina taka, że ja to nagrywam o 20 dziś drugiej. No i chciałbym tutaj kogoś znaleźć na mapie. Chociaż tam widzę osoby. Może spuścimy jakikolwiek komu. To oni są w ogóle diamentowi. Dobra, tu jest gościu. O kurde. No dobra. Powiem tak, ze skórzanym setem. Nie najlepiej, nie najlepiej. Ale no dobra, zrobimy szybko sobie tego całego skórzanego seta. No i po prostu zaraz się po prostu widzimy. A jak zrobię sobie tego całego skórzanego seta? Nie wiem czemu nie mogę sobie. A dobra, muszę tak zrobić. Dobra, widzimy się proste, jak zrobię sobie już tego skórzanego seta w miarę na maksa. Dobra, i powiem wam widzowie, zrobiłem szybko. Wpiszemy jeszcze szybko kosz, żeby tę całą ziemię, wiecie, tam wywalić. No powiem tak, nie, zrobiłem sobie po prostu całego seta. No poszło to gładko, już widzę tutaj w ogóle osobę, która lata w takim secie. Wiem, że tam na pewno też może lepszyć seta, ale totalnie muszę poznać tego Skygena. Muszę totalnie go poznać, bo Skygen działa inaczej niż tutaj na innych serwerach. Gość ma tak mało serduszek. Dobra, zabijemy go. Udało się. Lecimy szybko w te po gravel, ale chyba tam. Mówię, totalnie muszę to poznać, bo to jest totalnie dla mnie nowy Skygen, na innych Skygen, jakie właśnie grałem, na innych serwerach. Totalnie to się różni, ten Skygen tutaj totalnie różni. O kurde, my musimy iść teraz na spawna, żeby ulepszyć. Aha, no dobra, to my się jeszcze musimy po prostu cofnąć na spawna, żeby sobie ulepszyć utwardzony właśnie gravel. Kurde, no tego się nie spodziewałem, myślałem, że tam będzie od razu, więc lecimy szybko to ulepszyć. Ale już nie, już jest kamienno, zrobimy jak najłatwiej, jak najlepszego seta tutaj zdobyć. Także przemijamy szybko ten gravel, przemijamy go jak najbardziej. No co, no lecimy teraz znowu tam. Jak zdobędziemy elytrę, bo chyba elytra to jest jedna z lepszych właśnie, najbardziej OP rzeczy właśnie na Skygenie, bo przez to nie giniemy w sumie, więc no to jest chyba taka jedna z lepszych rzeczy, ale przez to, że już ma, możemy sobie na pewno miecz ulepszyć, no już powiem tak, no idzie tak na razie giga gładko, nie? O, tu jest gościu, znowu jest ten gościu, nie? Znowu on tu jest, znowu go po prostu zabijemy, po prostu weźmiemy go na spawna, bo ziomeczek znowu po prostu próbuje nas zabić, no tutaj nie ma tak, że będzie łatwo w zabijaniu jak na boksie, bo na box PP to, oj spadłem, bo na box PP to powiem tak, no, łatwo tam nie jest, ale tutaj na Skygenie to jest taki właśnie, taki można powiedzieć luźny tryb, ale no, wiecie, ja chciałbym tutaj zdobyć w dzisiejszym odcinku najlepszej temy, jak się da, po prostu od zera. To, no, nie mam tutaj nawet rangi. Próbujemy, znowu jest ten sam gościu. Boost generatorów jeszcze był w ogóle, który niestety dobi końca. No, mówi się trudno, ale ten gość jest łatwy na serio do zabicia, nie? Wiem, że tutaj będzie stał jakiś po prostu opór, ale on jest giga łatwy. Kurde, nie mogę użyć kosza podczas walki. Musimy poczekać 15 sekund, żeby sobie właśnie ulepszyć seta na tutaj. To chyba się nazywa set. Kulczastal, mogę się mylić, że tak się właśnie nazywa. Dobra, wpiszemy kosz, żeby on nas nie uderzył, no i dobra. Bierzemy sobie nowego seta, to jak najbardziej. Serek, ten gość by nas zabił, to ja nie wiem, nie? Prawda, Jezu, ile tego w ogóle gravela trzeba, żeby ulepszyć sobie ten set. I w ogóle potem chyba jest już set złoty, o ile się nie mylę. Ale chyba jest potem set złoty. Ale z setem złotym, no to już, o Jezu, też będzie naprawdę łatwo. Nie wiem, w którym momencie zaczynają się właśnie amulety, bo też są na pewno amulety na tym Skygenie. Kurde, ktoś nas zabił, jak miałem po prostu awka. W sumie zaczęliśmy od spawnu, jestem ciekaw, gdzie jest w ogóle elytra, bo elytrę strasznie bym chciał zdobyć. Strasznie po prostu. Elytra by nam bardzo się przydała. Ale w ogóle, jeżeli widzowie chcielibyście serię właśnie ze Skygena, jeżeli chcielibyście po prostu serię ze Skygena, napiszcie koniecznie w komentarzu, bo serio Skygen to wydaje mi się jest takie, wiecie, nowy tryb, żeby ciągle nie robić tego box pp, wydaje mi się jak najbardziej jest na plus. Dobra, i teraz możemy złotego sobie seta zrobić, czyli tak jak myślałem, nie wiem, dobra, aha, tu jest w ogóle ten gościu, jest już złoty, aha, tylko on jest serio sam jeden na mapie tutaj, tylko my go możemy bić. A musimy teraz piasek zebrać, piaskiem to będzie trochę ciężko, bo nie ma nawet gen boosta, z gen boostem było wiadomo łatwiej, nie, ale chociaż szybko to się jakkolwiek robi. Dobra, musimy na pewno sobie robić tego seta, tylko wpiszemy sobie jeszcze kod.
Musimy sobie szybko jeszcze kosz, żeby to wiecie, wrzucić. I a, musimy sobie tego seta rozciągnąć, oby nas nie uderzył i będzie prawie super. Robimy sobie najpierw seta na złotego, jest już tak powiem tak, nie? Poziom, że jest już dobrze, jest już po prostu dobrze, tylko teraz no właśnie będzie ten utwardzony piasek, a miecz sobie możemy to zrobić. Potrzebujemy już ten otwardzony, czyli znowu się musimy cofnąć spawna. Czyli najłatwiejszym sposobem cofnie się na spawna jest po raz zlecenie na dół. Chyba to jest najlepszy sposób właśnie, taki wiecie, najszybszy. Bo i tak nie tracimy żadnych punktów. No wiecie, na ten generator już trochę minie. Kurde, ale mało mamy tego. Ej, nawet nie wiem, czy nam starczy na całego seta, albo chociaż na miecz, chociaż żeby najlepszy zrobić. Nie, naprawdę, no kurde. Trochę to pozbieramy coś się ten piasek, to już nie będzie tak łatwo jak na dwóch pierwszych poziomach. No ale zobaczymy, zobaczymy. Ja jestem dobry, myśli, że się uda, że się dzisiaj po prostu uda i żebyśmy też spotkali jakiś nowy gracz na mapie. Bo ciągle z tym, nie wiem, XD się bić, no to jest trochę lipa. I on tu stoi, ciekawe, czy nas po prostu będzie bił. On ma amulet właśnie. To są hita, ale z tego co też widziałem, to tam są właśnie perki siły i tak TP. To co samo, co jest na boksie. W sumie spoko, bo można wtedy jakby sobie ulepszyć, wiecie, siłę i TP, nie? No tak bym poszukał graczy tutaj na mapie, ale wydaje mi się, że jest chyba zbyt późna godzina, żeby tutaj kogoś znaleźć na mapie. Chociaż, no nie wiem, może faktycznie, nie wiem, nie wiem, jeszcze szybko pozbieramy ten piasek, ja będę tak chodził prawo, lewo, żeby tak wiecie, raz, dwa można zbierać, bo jak mamy stać w miejscu, no to jest bez sensu. Ej, w ogóle mamy ten piasek przerobiony, spróbujemy ten piasek jakiś przerobiony, robić sobie na miecz. Ej, dobra, w sumie, dobra, starczy nam w ogóle na max miecz, ale na seta już nam na pewno nie starczy, na maksymalnego seta, już to widzę, chociaż nie, no dobra, starczy na pewno na pierwsze ulepszenie całego seta, ale czy na, no nie starczy, więc trzeba na pewno sobie ulepszyć, chociaż dobra, a dobra, no brakuje nam po prostu dwóch, nie, no nice, brakuje nam po prostu dwóch, no i znowu nas bije, nie, łatwe do zabicia, kurde, no powiem tak, nie, powiem tak, przerobimy sobie to, to już będzie o wiele łatwiej, przerabiamy to teraz na właśnie ostatni po prostu etap złotego seta właśnie, no i co, no i lecimy dalej, nie, no powiem tak, no serio, tak mi brakuje jakieś klepy tutaj, tak mi dosyć brakuje jakieś klepy tutaj na Skegenie, bo ja jeszcze tak bym się pobił po prostu z jakimiś graczami, tak nie żałuję, że jest tak późna godzina i nie mogę dosłownie nic zrobić, w sensie no jest tak późna godzina, sporo osób wyszło właśnie z tego Skegena, serio, musimy znaleźć elytrę, jak znajdziemy elytrę, to już będzie, nie wiem, po raz kolejny po raz giną, ja nie wiem, ten typ jest jakiś dziwny. Ej, dobra, w ogóle możemy, a, to trzeba jest za utwardzoną klin, o kurde, tu już dosyć ciężej się zbiera tej temy, nie ma co, dosyć ciężej, ale w ogóle jak zbieram tę glinę, może zobaczymy przy okazji całą mapę tutaj właśnie na Skegenie, jak ona wygląda, co jest w ogóle w dalszych etapach rozgrywki, bo tutaj wiadomo glina, a potem zobaczymy w sumie co je, w sumie kurde, patrz teren, potem jest drewno, no dobra, dobra, ale jestem strasznie ciekaw, gdzie jest elytra, nie, elytra to jest po prostu, to jest amulet szybkości, ja może z nim wezmę sobie, że no nie wiem, czy on chce z nami sobie, nie, dobra, nas nie bierz, tutaj możemy po prostu sobie, nie, no nas uderzą, właśnie wiedziałem, że nas uderzy, gdyby nie ten miód, to może by się udało jakąś strefę założyć, ale wtedy, że on nie ma po prostu na tym miodzie, no to nawet mu się strefy nie da założyć, no i to jest właśnie lipa, nie, to jest właśnie lipa, czy on będzie do nas bieg, tak właśnie, a je, dobra, goni nas, ale dobra, spadł na dół, da się go zabić, a, zabiłem go, dobra, chyba możemy faktycznie tutaj zakupić elytrę, to jest namiotek, ale zaraz to po prostu zobaczymy, możemy faktycznie kupić sobie elytrę, zbierając tylko miód, nie trzeba po prostu, nie wiem, mieć jakąś lepszą klatę, czy co, to, no i mamy elytrę, to było na tyle z dzisiejszego odcinka, dzięki wielkie za oglądanie, widzimy się jutro, mi się wydaje, że taki spoko odcinek, taki wiecie, nowy, z nowego trybu, można powiedzieć, mi się wydaje, że spoko, jeżeli chcielibyście więcej takich odcinków, dajcie koniecznie coś w komentarzu, stawcie łapkę w górę, suba na kanale, widzimy się jutro o 16, wiadomo, robimy daily, po prostu do jutrzejszego odcinka.